Także tutaj ksiądz mówi tak jak ci świadkowie Jehowy, że Bóg przyjdzie, że się zemści na grzesznikach za to, co oni do tej pory robili, że Bóg się zemści na tych grzesznikach. No ale to takie jest małpowanie po tych świadkach Jehowy. To przecież świadkowie Jehowy głosili, to przecież świadkowie Jehowy zawsze o Królestwie Bożym. No. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami, proszę Państwa. Jest już dobrze, jakoś do normy to wszystko dochodzi. I już nie być świętszym od papieża, bo teraz te religie to też nie mają, proszę Państwa, dobrego PR-u. O, see and so. See and so. I teraz Państwo zobaczą, jak oni mówią o tych różnych mafiach żydowsko-watykańskich. Że bardzo dużo w internecie jest na temat masonerii, że masoni podzielili się, ci, którzy wspierali Trumpa i ci, którzy wspierali Clinton. No to przecież ktoś głupi by pomyślał, że jak masoneria wspierała Clinton, to Trump jest wolny od tego, a to jest nieprawda. No. Zobaczymy, co tam ta Jadwiga. Jadwiga z Grecji dzwoni. Co ona tam chce, proszę pani? No. Ksiądz mówi tak. No co tam u tej naszej dziuni? Co tam u tej naszej dziuni? Co? Bo nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć. Ale w żyłę? Ale też bez pomocy Ducha Świętego w łokciu. Nie jest do końca rozeznać. No wiesz, jak się idzie na operację, szykuje, no to oni tak pijesz coraz mniej jesz, musisz tam nic w sobie nie mieć i tylko jesteś już na wodzie i już cię wiozą do tej operacji. No. I tyle, no i co tam jeszcze, moja kochana, no nic tam, wiesz, obudzisz się przecież, zawsze operacja się jakoś udaje, no chyba, że nawet Lipskiej na oko jedno, czy na, nie wiem, ona ponoć ma jeszcze trzecie oko, ale to ona trzeciego chyba nie operowała. Nie ta Ukrainka, lekarka, też nie głupia, mówię, szukam, proszę pani, ja tu nie widzę żadnego trzeciego oka, żeby miała je operować. Ona mi, ja mam trzecie oko, jestem najmądrzejsza na świecie, tylko nie wiem, czy wy wszyscy o tym wiecie. A ona mówi, ta Ukrainka, mąż twój zdrowy i ochoczy, wkrótce ujrzysz go na swe oczy. No i ta Lipska wie, zbaraniała. No. Mówi, mogą być takie operacje, lubię poezję, lubię, kocham sztukę. Niech mi te Ukrainki wiersze opowiadają. Także już tam ona codziennie do lekarza chodzi, Lipska. To znaczy nie teraz tam pod lasem, to chyba nie. Ja żartuję, ale tutaj jak była, to codziennie leciała do lekarza. Ona mówi tak, no proszę pani, ja przyszłam do lekarza, no ale okazało się, że lekarz też baba. No. Takie powiedzenie było, tylko ja nie wiem, co w tym śmiesznego. No. No. Przynagla, abyśmy do różnych sytuacji granicznych wręcz, w których ludzie dzisiejszego pokolenia są uwikłani, w których się odnajdują i w których oczekują na pomoc, bo często czują się już bezradni sami już nie widzą dróg wyjścia. Papież nas posyła, abyśmy tam podążali. Nie po to, by ich tam utrzymywać, zachowywać czy gruntować w tym miejscu. Wręcz przeciwnie. Po to, aby ich z tych sytuacji wielorakiego uwikłania i zagubienia brać za rękę, by im dać poczuć, że jesteśmy blisko i by ich prowadzić na czystą, no tak, Bożą drogę. Jak wiedzi ma to i to? Skuteczną. Na ten główny nurt duchowego życia i rozwoju pokolenia. Gdy mówimy, że Duch Święty nas uczy spraw Bożych, to przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że musimy się wszyscy jako pokolenie na nowo zwrócić do Boga.
Tak. Tylko w tym aspekcie duchowym, modlitewnym, ale najpierw zwrócić się musimy do Boga. No tak, modli są i to ludzie też wyżywają się na sobie, nie mają cierpliwości, krzyczą, wrzeszczą cały czas. No, także. No widzisz, ile człowiekowi potrzeba do szczęścia, żeby był szczęśliwy, żeby nawet jak się zachowuje jak kocica i tak się, tak tu ciepełko tutaj przyjechałam, wiesz, tutaj tak tu ciepełko Rysia przepędziłam, bo on na mnie czekał godzinę, jak ja za nim tam z tej powsińskiej. Natomiast ten Zbyszek, to on by nie czekał tyle, bo on by zaraz powiedział, że on nie jest przyzwyczajony siedzieć tyle. Bo to wiesz, to czy idziesz na 24 godziny, albo ten kulawy jak leciał na tą wioskę, no to my z Rysiem jeszcze mu to wytłumaczymy, no jak jedziesz pociągiem, no to godzina w lewo, godzina w prawo, to co ci tam za różnica, no. Tak, byle byś na dworzu nie stał, jak on gdzieś tam tego, jutro poczekaj, kto tu przychodzi, a Rysio przychodzi, to ten kulawy nie, dobrze. Słuchaj, taki piękny, że jest brzydko, szaro i deszcz pada. Nieduży, ale właśnie od pół godziny pada. I tak jak ja z Popsińskiej jadę 198 przez wszystkie dzielnice Warszawy, to daj spokój jeszcze przez salę Królestwa Świadków Jehowy tam gdzieś. No, coś przez Ursus, słuchaj. Przez Ursynów, przez Świątynię Opatrzności Bożej, w której nie złożyłaś wszystkich darów jeszcze. Także więc nastały deszcze. Zjedzą was kleszcze. No, ta Lipska, co ona coś tam mówi, koniecznie, bo więc wiesz, ten kurczaczek jej tam chyba za jakieś 300 zł to pewnie zwędził, bo tam oni z tą Oliwią, a mówię, słuchaj, nie złapałaś za rękę, no to ty podejrzewaj, ale nie złapałaś za rękę i tego. A ja ci mówiłam, trzymaj przy sobie wszystko. Nic tam nie wkładaj, nie rozkładaj i nie wkładaj w te, jak ona myślała, że ona tu połowę wywiezie i nic nie wywiozła, bo jak mieszkała w hotelinie, to gdzie ona to weźmie z tej szafy, nawet gdyby miała godzinę wejścia tutaj przed remontem. Gdzie ona to weźmie? W dupę se wsadzi. Także ona zrozumiała, że nic na ten świat nie przynieśliście i nic z tego świata wynieść nie możecie. Z gołą dupą przychodzicie i odchodzicie. No tak, tak, dziadówna z czapką, co ten pasek jej odpadał, to przecież ja patrzę, że to chyba Lipska siedzi, ale patrzę, że ten pasek odpada, jakaś ze śmietnika czapka. No, patrzę, no jakże nie Lipska, no Lipska. No, jej nie zaczepiam, dopiero się spotkałyśmy na tym wschodnim i tak ją obserwuję, wiesz, co ona mi tu przyniosła. A teraz, tak, ona się domaga tych co kurczaczek, bo wtedy, co wiesz, były te zbudki, to ja jej tam oddałam, chociaż wcale nie trzeba było jej wozić, bo ona tu przylazła, wiesz, jak ona się dowiedziała, i nawet jej do budki nie wpuściłyśmy, tu przez okienko masz kopertę i spieprzaj, durna. Ale słuchaj, jak ona to wychodziła przez bramkę, to mi się zdążyło nagrać, jak ona to wychodziła szkaradnie przez te bramy, słuchaj, to kupa śmiechu. Ja mówię, patrzcie, idzie chciwa baba tu przyleciała po jakieś resztki jeszcze. No i słuchaj, co ten kurczaczek, co mnie to obchodzi? Ona była niemile widzianym gościem, mieszkała za darmo, tam pod koniec zrozumiała, że coś tu trzeba się dopłacać, rychło, marychno, nic tam nie zapłaciła, w sumie wiesz, ona jakby 250 zł miała płacić, to już to byłoby bardzo dużo z córką. Jakby była, wiesz. No ale jak tam się wpieprzyli w ten, to ani ona, ani córka.
i po prostu to 250 zł dla niej to byłoby nie do wyobrażenia. A jakby to tak zarabiała, to ona przypomniałaby sobie, że i za to musi zapłacić. No bo to tak w życiu jest. No i za to, i za to. I ona by ciągle chciała te 60 zł tam trzęsącą ręką się podsuwa, że wiesz, coś tego. Jak ja raz za mieszkanie 400 by mi się zapłaciło. Ja myślę sobie, nie, teraz musimy już płacić, wiesz, dużo. Ale wiesz, raz mi się wygłupiło 400, jak te mędy to się wpieprzyły, tak po co mi się te 400 wypłaciło? Ale czy ja to tej Lipskiej wyjaśnię, że to i za wodę trzeba, jeszcze za światło będzie jakaś kara, a ja nie wiem, jak niech sobie idzie do sądu, oni się wpieprzyli, niech oni zapłacą, bo żarówki LEDy trzeba zwrócić. Plus jakaś kara, jak ktoś rezygnuje, umowa na 2-3 lata, a to byłoby parę miesięcy, no to sobie wyobraź. Ona mówi na razie, żeby tam nie dzwonić, co oni tam zrobią, co oni tam postanowią. Ja tam mogę zadzwonić na infolinię, powiem, że to jest ich wina, jak tam 160 zł, jakieś coś trzeba było zapłacić, znowu jeszcze i za światło. No, także więc widzisz. No, a gruba baba myślała, że sobie pomieszka, tu Janka Witka przyniesie marchewkę. No. Ona miała rarytas, wiesz. No, miała rarytas. Ja ci coś powiem, ten jeszcze Przybyłowicz. Chodzi świnia po świecie. No, no, no. Locha, to jest normalna locha. No, no. I... Pogrzebowy? Aha. Że lochę darmo wodzisz. Właśnie, no to się zbuntowała. No ale jak ona nabiera ludzi, nakręca na tego, wykorzystuje, no to a facet nie umiał powiedzieć nie. No jak ja się spytam, jak się, to ona tylko o pieniądzach gada, ta Lipska, no to jak ja się jej spytam? Ja się nie spytam, ja się nie... Co? Ona już teraz nie powie, bo już wiesz, my jesteśmy na takiej wojennej stopie, to znaczy to nie wynika z mojego, tylko z jej. Ona tylko o tych pieniądzach, no to więc ona przecież nie powie, oczywiście, że nie powie. By... No, no, no. Zaakceptowane wolą w całym narodzie. Tak, tak, tak. No nie wiadomo, czy ona tam te 4 dostała. Powiedzmy, niech tam jej będzie. No. Byliśmy już po wielkich uroczystościach Wielkiej Nowenny i przeżywaliśmy milenijne wydarzenia, dziękczynne liturgie i powtarzany był milenijny akt narodu polskiego. Trzykrotnie co 10 lat podejmując na nowo drogę Bożą pod opieką Maryi i świętych naszych patronów. I gdy się zwróci uwagę, że już nie 10, ale 12 lat później nastąpiła wielka radość ze słów Habemus Papam. Nastąpił wybór kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Rozpoczął się czas niezwykłego otwarcia serc i otwarcia umysłu. Poprowadził nas przez całe pokolenie święty papież Jan Paweł II, ale poprowadził nas na drogi Bożej prawdy. Właśnie. Uczył nas na nowo, że to Bóg jest w centrum i Bóg jest źródłem. Pamiętamy jego homilię z inauguracji pontyfikatu. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, zaproście Chrystusa. Pan
pamiętamy kolejne pielgrzymki też na polską ziemię. Zresztą Radio Maria regularnie przypomina te teksty i bardzo dobrze, bo gdy one po upływie pokolenia są na nowo rozważane i medytowane, właśnie, no, silnie, potrzebne jej. No, no, no. Dokonywane i wydarzeń rocznicowych, liturgicznych i duchowych, ja bym na pierwszym miejscu stawiał niezwykle istotne. No, ale ona daje zrozumienia, że ona tu jest rządząca, kierowniczką jej. Na zakończenie roku miłosierdzia, który dla nas na polskiej ziemi był przecież także jubileuszem 1050-lecia chrztu naszego. No. Ale co, Jasia jej nie chce? Nie wpuści. No. No, 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 no. Także co, do tej Janny to ona nie chodziła, ale to może, wiesz, ta Janna to już ledwie zipie, jak ona mówiłaś, nie zarabia i nie pracuje. No, ale wiesz, ale może ją przyjmie jakoś tak. No, jeszcze. No, ale ten syn ją tam płoszy, no to też z drugiej strony. No. Na drogę narodowej odpowiedzialności, na drogę narodowej refleksji i na drogę narodowej. Także ona potraciła tych przyczółków takich tu w Warszawie nad Wisłą. No i niestety, no, hrabina von Lipski będzie musiała leżeć pod lasem. No, także to jest... Z czego? Jesteśmy narodem, który od ponad tysiąca lat... No z Janka to była pożyczka. Była pożyczka 3600, czy ile tam gdzieś tam została na oknie. Przecież on brał tą pożyczkę i Janek, o ile ja wiem, to on jej te pieniądze oddał, a on nie lubi pieniędzy. On nawet jak ja mu pożyczam, czy coś on nosił, to on koniecznie nawet te 15 zł, czy co, to on musi to mi oddać. No ale to głupi mózg, to mu się przypomnie, a jeszcze tu 5 zł, no to dobrze, to ja wezmę sobie te 5 zł. Ale ogólnie on oddawał wszystkie pieniądze, nie lubił żadnych pieniędzy, a tysiące, że mam tam gdzieś coś miał trzymać, nigdy. No to więc jej to dał i po prostu ona w dowód wdzięczności, że on jej załatwił pożyczkę, miała mu to pomagać spłacać. No, a jednak ona nie spłaca, tak samo jak telefon biorę, no, muszę płacić, bo to jest podpisane. Nie okradł, a ja jeszcze, wiesz, przejdę się na czwarte piętro potem, bo to dzisiaj jest sobota, tego grubego nie ma, całego tego brygadziera i tam, no nie wiem, no ten silnik tam jest, ale to tam go wymontować, to też nie jest tak łatwo. No. Ja też tak czuję. No a przecież nie będę tam z kamerą nadskakiwać. Zresztą zaraz będzie ciemno. A nie, która to godzina? 9. Ale jest tak ciemno, mówi szaro, nieprzyjemnie, że wiesz, ja jestem pod wrażeniem tutaj, no, że ten telefon ukradli, proszę ciebie, tam. I po prostu przyleciał z komisariatu ten chłopak. Taki zadowolony, już był grzeczny, Rysia mówi, już bo sam winny, otwarty samochód, torba czy plecak otwarte i to było ktoś z pracowników, a ja mówię, słuchaj, tam jest nowa toaleta, taka, toj, ktoś może tam siedział w tej toalecie, toj, i patrzył się trochę 15 minut, no i przetrzebił ten plecak od wewnątrz, tam nikt nie chodzi, bo tam już jest, płoty są. No i wyrzucił z plecaka, no to ktoś z tych pracowników. I to jest tak śmieszne. No Rysia mówił, że słuchaj, oni sobie sami robią różne świństwa. Jak policjant jemu powiedział, proszę pana, to jak pan otwiera na sam ten, no pomimo, że tam bramka zamknięta, potem podwórku nikt nie mógł chodzić i jest ochrona. No i też cuda się. Swój swego okradł i... Było odniesienie się do Pana Boga.
I tak, jest, słuchaj, ten diabeł to robi. No. Tak. Słuchaj, poza tym, wiesz, ja mówię, że do tego Zbyszka, mówię, słuchaj, bo on ma jednak mało tej psychologii, mądrości. Ja mówię, zobacz, tu diabeł to całe gówno opętał. I teraz tak, ten kierownik wczoraj pojechał do Włocławka, bo to są ekipa z Włocławka. I on też, ale już na samym końcu, jak to dobry kierownik, wszystkich wysłał, potem sam jechał. I taki miły ten człowiek jest, że po prostu po pół godziny wrócił. Ja tu patrzę na ten siedzę w pokoju, a o ktoś tam gada, on wchodzi, mówi, że przez płot przeskoczyłem. On, że zapomniał telefon swój, patrz jak diabeł namota wszystkim, zapomniał telefon i jedzie do Włocławka, no i po 25 minutach wrócił, po pół godzinie ten telefon zabrał i powiedział, że przeskoczył przez płot, ale on to rozumie, że ja już tu mam wszystko pozamykane. No, ja mówię, no to żeby chociaż on zadzwonił, ale on, że właśnie nie miał tego telefonu przy sobie, to nawet gdyby tam popatrzył na te telefony, co ja do niego, wykonało mi się połączenie. Także słuchaj, no kupa śmiechu, ale bardzo uśmiechnięty ten kierownik, no nawet do tego Sobieszka może i podobny, ale i młodszy, i ładniejszy, i sympatyczny taki, wiesz. Nawet jak opowiadał o tym, że ukradli, to tak troszeczkę z uśmiechem, bo tak tu w tym miejscu, samochód otwarty, wszystko, ale wszystko było zamknięte, jak to? I tak na mnie się patrzy, no, i tak na mnie się patrzy, więc wiesz, no. No. Także, nie. Słuchaj, Dziunia, potem zadzwonię, bo tutaj coś jakieś tu mi znaki nadaje, no. Także buziaczki, kochana, siebo harosze, bo Tamara, żelaju. Sibirska wa zdarowia i kawkaska wa dalgalicja. No, no. A niech one zdychają. Oj, ten ksiądz jak tu przyludza, proszę Państwa, jak ten ksiądz przyludza. Coś okropnego. Coś. Gdy nadaje to nasze radio. Ale że w ogóle to KFM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Gdy się tak na to spojrzy, to większy szacunek od razu. Ale że w ogóle to KFM Euro Conchita. A że w ogóle Barbie. A że w ogóle Baby. A że w ogóle też jeszcze i Langstrom Ekstra. Bądź zdarowa, kak korowa, krasiwa, kakę, świniaczka. No i proszę Państwa, co ten ksiądz tu opowiada. Muszę tę jaćkę troszeczkę, wiesz, na ćwiczyć, bo może bateria się wkrótce wyładuje. Tutaj same jakieś takie sygnały tam. O wyładowaniu się baterii. To też jest niekorzystne, ale no, samo życie. Tak jest życie. Radio Conchita. On tak troszeczkę pod tych świadków podchodzi, że to na pierwszym miejscu coś tu trzeba stawiać, tylko ciekawe co? Rzecz Królestwa stawiamy na pierwszym miejscu. To jest oczywiste. Oczywiste. No. Pana Boga. Dobra.
Proszę Państwa. Kopa wariatów. Po Bożemu, to jest wszystko po Bożemu i już. Blask. Wszystko jest akademickie i błysk, i blask, gdzie nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. I dajcie więcej Bożej mądrości. I jeśli coś komuś trzeba, gdy i życie trwa, póki życie trwa. Boże, broń Boże mądrości. Tutaj wiesz ten Getting Bank, nie Getting Bank, tylko ten Getting Bank, to on prawdopodobnie znany jest z pożyczki 2000, że ludziom daje. A cóż to jest 2000, że Getting Bank wcale tej pożyczki tak naprawdę nie daje, bo tylko tym komuchom, co miały 8000 i zeszło na 2, no to żeby wnuczkom w dalszym ciągu dawać, a rozdawać, no to trzeba wziąć pożyczkę. Stary dziad wpadł na pomysł, całe życie pracował, całe życie brał pieniądze, mało było i pożyczkę, a Getting, durny bank, bardzo chętnie mu to dał. Także proszę Państwa, ja bym nie dała, bo to nie jest tu i teraz, to nie jest potrzebne, to wynika z potrzeb, to nie wynika z zainteresowania, proszę Państwa, naszego dopomożeniem ludzi, tylko to wynika, że ten bank, Getting Bank w tym przypadku chce przetrwać, albo tak samo jak M-Bank, chce być popularny, chce być gwoździem programu i nawet prosi się M-Bank, pomóżcie mu wygrać. Nie dają pożyczki, to sprawdzić najlepiej. No to niech się wypchają. Tylko Eurobank. Nawet jedna kobieta powiedziała, że Eurobank bez porównania jest lepszy od całego Eurobank od M-Bank, Eurobank od Getting Bank, Eurobank od Millennium, Eurobank od ING, Eurobank od czegokolwiek. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Ja już powiedziałam wczoraj do babki z Alior Bank, prawda, że współpracuje z T-Mobile'em. Ja mówię, po co wy tam współpracujecie z T-Mobile'em? Jesteście takim samym bankiem jak inne banki, żadnej korzyści z was nie ma, to można bardzo łatwo sprawdzić. Tak samo reagujecie jak każdy inny bank w wielu różnych sytuacjach. Tak samo reagujecie, czyli taki sam bank. No co my tu będziemy gadać? Żaden cud z tego. No to więc jak teraz ten M-Bank się podnosi, chce jakąś tam nagrodę dostać i wczoraj już mogłam tę łapkę postawić na tak, ale jeszcze inne opcje mi się tu objawiły, że też chcą, aby dać łapkę. Nic nikomu nie dałam na razie, proszę Państwa, a jeszcze tam napisałam na infolinii, że nic nie wnoszą, nic nie dają, przepraszam bardzo, nie dam łapki. Bo takie coś jakby miało być, że pierwszy bank w Polsce z najgorszą reputacją, to po co to komu potrzebne, bo takie coś ma miejsce. Na przykład Maryla Rodowicz gwiazdą jest piosenkarek, prawda? Ale ona ma taki głos, tylko w pewnych częstotliwościach krzykliwy. A tak to na głosu w ogóle nie ma. No Janek Witek mówił, że ona się drze. No ale Żydówkom to się podoba, ale nie, każdemu się nie podoba, bo to jak operowo, to przecież ona nie zaśpiewa. Polscy zawodnicy
mogą liczyć na gorący doping kibiców, o tym, co już się wydarzyło w stolicy polskich Tatr i o atmosferze, jaka panuje w Zakopanem Witold Panach. Nowe emocje zaczęły się już wczoraj, kiedy odbyła się wieczorna sesja kwalifikacyjna do niedzielnych zawodów indywidualnych. Wygrał ją Kamil Stoł. Piątki zazwyczaj są fajne, bo to początek weekendu. No patrząc po tym, co się dzisiaj działo na skoczni, po ilości kibiców i po atmosferze, no to na pewno będzie wspaniały, jak każdy tutaj weekend. Jestem zadowolony z tego dnia, z każdego skoku. Skocznia jest bardzo dobrze przygotowana, dlatego też brawa dla organizatorów. Pogoda dopisała, o kibicach nie mówię, bo oni są zawsze świetni. Jest bardzo ważne, wsparcie kibiców jest naszą dodatkową siłą myślą. W niedzielnym konkursie wystartuje 10 polskich zawodników. Wśród nich Dawid Kubacki, który dzięki znakomitemu skokowi zajął 4. miejsce w kwalifikacjach i nie krył z tego powodu zadowolenia. Kwalifikacje bardzo fajne spotkanie na porządku poziomie, więc ja jestem zadowolony z tego, co się tutaj pokazałem. Wydaje mi się, że fajne otwarcie Zakopanego. Kibice się rozgrzewają powoli, to jest naprawdę dużo osób. Wspierają nas cały czas, dopingują i pokazują, że kolejny raz w Zakopanem będzie naprawdę rewelacyjna atmosfera i będzie super zabawa. Radio Conchita, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę być z nami, proszę Państwa, będzie dobrze. Radość to wynika z dawania. Najwięcej szczęścia jest z dawania. Z tego wynika radość. Jak ktoś się jeszcze nie przekonał o tym, to no jak ludzie, wiesz, są pazerni, ludzie są chciwi dla siebie, trzymają koło swojego. Super, super, świetnie, naprawdę, ekstra, coś niepowtarzalnego. Jesteśmy już od kilku lat, także bardzo dobrze. Radio Conchita, to znaczy to jest Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Także nie dałyśmy plus dla M-Bank, nie dałyśmy poparcia, chociaż no bank jak bank. Nic nie kosztuje, może to i dobre, nic nie kosztuje, proszę Państwa. Co jeszcze? Bo ten ING to jest jakby do dupy. Ja już tam mam 29,99 do tyłu. Proszę Państwa, jeszcze mi tu na infolinii wcisnęła ubezpieczenie. 2 zł miesięcznie. Jest to mi tak potrzebne jak pryszcz na dupie. No proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Jest to potrzebne jak pryszcz na dupie. Także widzicie Państwo. Nie daję plus dla M-Bank. Nie popieram M-Bank. Chociaż jestem w M-Bank i mam taką aplikację, że przez telefon od razu PIN wpisując na początku i na końcu mam wejście do M-Bank. No czasem wykorzystuję, ale na razie ING stanął. Chociaż się zalogowałam wczoraj. I 29, bo to wiecie Państwo, 7 zł miesięcznie. Już parę miesięcy nic nie robię przy tym ING i po prostu będzie wszystko do tyłu, jeżeli nie zrezygnuję. Czyli do milenium dochodzi ING. Do ING dochodzi M-Bank, które chcą być pierwsze, najważniejsze, ale jak one się nie interesują klientem, bo pożyczki to na pewno nie dostaniesz z tych banków. A w euro od razu dostałaś pożyczkę. Przychodzą pieniążki z pracy, dużo, mało, mało, dużo, ale przychodzą, to my damy Państwu pożyczkę nisko oprocentowaną, czy na rok, czy na dwa, czy na dłużej, w zależności od tego, co to za praca. Proszę bardzo. A w tych innych bankach nie, tylko w euro. Dlatego przyszła babka i powiedziała, że euro jest najlepsze, chociaż to też jest bardzo głupi bank. Ja tu się wściekałam, że tam jakaś
Agnieszka wyskakuje, jakaś przyzwoitka, że blokuje konto. Fałszywki reklamowe, że ty nie wiesz, czy to jest twoje konto, czy to twoje pieniądze. I jeszcze tym gorsze jest to, że nie ma tego jak usunąć. Nie ma tego jak usunąć. I ta Agnieszka eurobankowa, o, ale nawet pytałam się, w banku samym przecież nie Orange, tylko w banku euro. Co to jest ta Agnieszka eurobankowa? To te debilki, one nie wiedzą, kto to, co to. Przecież to jest. No tak, witam ciebie serdecznie. Będą o 9:00. Powiedział sam kierownik. Także oni się mogą spóźnić, ale jeszcze wczoraj, że się pytał tak, bo oni zostawiają te fraki na kaloryferach. Ja mówię, wieszajcie, bo przecież tak muszą gdzieś powiesić. Się pytali tak, czy ktoś tu będzie? Ja mówię, wy będziecie. A on mówi, no to wiemy. No to jak nikt inny, to oni dlatego tam te fraki się rozwiesili i dzisiaj oni te gówna założą na siebie i będą, no jako nie o 9:00, bo jest 17:00 po, no to będą 9:30, teraz przyjadą. A jak nie, to lepiej, no. I kierownik mówi, żeby od nich wziąć tam, co napisane jest, ta wkrętarka czy coś takiego. Aż mi się zapisało, bo jak on mył ręce w toalecie, ten kierownik. A więc niech mi pan jeszcze raz powie, ja to zapiszę. No i tak tam jest to zapisane właśnie, żeby oni oddali. No, bo to jest, przy czym to jest? To jest też przy jakimś gazie, tam jest jeszcze i gaz. Przecież tam są wyziewy, no. I ten szatan z samego piekła chce się wydostać i on tu, wiesz, zarazi, że ten kierownik pojechał do Włocławka i nawet telefonu nie wziął. To co on ma w głowie, no? To mu to wszystko tak pomieszało, że nawet się wrócił, ale on ciągle uśmiechnięty, no. Fajny facet, no żeby tacy ludzie byli wszyscy uśmiechnięci. A ja nie wiem. A taki fajny facet, nawet jak mówił o tym ukradzionym telefonie, to też tak mówi, to było tu, to było w tym miejscu. Mówi, ale ja to się dziwię, że to wszystko było zamknięte i... Ale myśmy jeszcze nie wpadli na ten trop, że to ktoś musiał z tych pracowników. Ale ja podejrzewam, że ktoś równie mógł siedzieć w tym sraczu i się przyglądać obcy. I albo sobie myśli wyjdzie, albo może mu się uda, bo jak oni tak łażą do podziemi, ich nie ma tu otwartej goły plecach, no to trzeba skorzystać. No. Nie, ja myślę, że pracownicy to chyba nie. Bez przesady. No a właśnie, no. No, na razie, hej. Numery telefonów. Pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć. Są one
myślę, że nie przyjadą, wiesz. Przyjadą. Brygadziery. Mhm. Przyjadą, przyjadą. Także Państwo widzą, że my tu mamy takie różne sytuacje. Euro bankowe. Mhm. Że ich nie będzie. Będzie, no już co. Także już, proszę Państwa, wszystko działa. Włączamy. Przyjechali. Witamy ekipę przy pracy. Żeby sprawa była jasna, jestem dość optymistyczna, bo pomimo tych problemów w dyskusjach jednak sankcje nam się udaje utrzymać. No ale jednak ta wieczna tendencja do tego, żeby pozyskiwać Rosję do rozwiązywania różnych problemów na całym świecie pozostaje i ograniczona chęć definiowania problemów na styku z polityką rosyjską też pozostaje. Tak dzisiaj mówi europosłanka Anna Fotyga, ocenia sytuację w Unii Europejskiej, jej walkę z rosyjską propagandą i powody takiej, a nie innej sytuacji. No więc diagnoza jest, dyskusja jest, a co Komisja Europejska na to? Która powinna była się zająć walką z rosyjską propagandą jakiś czas temu. Tak, no przedstawiciele Komisji mówią, że absolutnie walka jest konieczna, że rzeczywiście niewystarczająca, tylko że te słowa nie przekładają się na czyny. Bo jeśli ktoś nie wie, jaką walkę próbują stoczyć europosłowie, jakie naciski na Komisję są przez wywierane przez unijne państwa, aby skutecznie zadziałała, no to słuchając przedstawicieli Komisji, ktoś mógłby pomyśleć, że rzeczywiście Komisja jest bardzo zaangażowana, bo na przykład podczas debaty w parlamencie komisarz do spraw bezpieczeństwa Julian King mówił tak. Władze rosyjskie tak naprawdę nie ukrywają celów tej kampanii. Oficjalna doktryna wojskowa, główni generałowie, wszyscy oni mówią o fałszywych danych i fałszywych informacjach jako części działań wojskowych. Państwa członkowskie są na pierwszej linii tych działań. Dlatego zdecydowaliśmy stworzyć specjalną grupę do walki z dezinformacją. Chcemy wzmocnić media w państwach członkowskich i w krajach sąsiadujących. Chcemy również poprawić nasze reakcje na działania dezinformacyjne. Unia powinna podwoić wysiłki, by zniszczyć tę propagandę. No tak mówił przedstawiciel komisji odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa Julian King, no ale ta krytyka, jak wiemy, spada i spadała na szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini, że nie umiała się zaangażować w walkę z rosyjską propagandą, bo nie chciała. Federica Mogherini wcześniej z kolei odbijała piłeczkę i mówiła, że to unijne kraje powinny zrobić więcej, stąd wielu ekspertów i pracowników organizacji pozarządowych mówiło, że po prostu Federica Mogherini szuka wymówki, a powinna rzeczywiście się bardziej skupić na walce z rosyjską propagandą w Unii Europejskiej. No ale mówimy o tej walce tutaj po stronie krajów unijnych, a przecież ten problem to przede wszystkim sytuacja w państwach właśnie za wschodniej granicy wspólnoty, gdzie ta walka już dawno chyba została przegrana. Powiedz, jak na tym froncie teraz wygląda sytuacja? Rzeczywiście, sytuacja wyglądała źle, bo walka już dawno przegrana, jak słusznie mówisz, ale przez ostatnie dwa lata bardzo dużo się zmieniło. Ja rozmawiałam na ten temat z szefem Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji, Jerzym Pomianowskim, który mówił, że absolutnie Europejski Fundusz zmobilizował kilka unijnych krajów i teraz coś, co wyglądało fatalnie, teraz próbuje naprawić sytuację. W ciągu dwóch lat mogę powiedzieć, że rzeczywiście dokonała się jakościowa przemiana, zarówno jeśli chodzi o sposób finansowania, ale również jeśli chodzi o, nazwijmy to umownie, polityczne oszacowanie doniosłości problemu. Czyli wiele krajów, które jeszcze 2-3 lata temu lekceważyły ten problem, w tej chwili już przyznaje otwarcie i tworzy mechanizmy koordynacji współpracy, żeby przeciwdziałać. I tu mówimy o takich krajach jak Niemcy, ale mówimy też o takich krajach jak Finlandia. Jeszcze 2 lata temu nie chciały w ogóle dostrzegać tego problemu. Głównym w tej chwili, jeśli chodzi
chodzi o Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji, promotorem i również donorem, czyli finansującym te projekty, jest Wielka Brytania, ale również jest Polska. Także tutaj mamy bardzo już dobre osiągnięcia, między innymi właśnie polsko-brytyjska współpraca, współpraca również z państwami bałtyckimi, daje już bardzo konkretne efekty. Jesteśmy w ostatniej fazie tworzenia kolejnych mechanizmów, które powiedzmy sobie programów, które przeciwdziałają tej rosyjskiej propagandzie. Między innymi jeden z większych naszych projektów, wielomilionowy projekt określany nazwą Fundusz Wsparcia Projektów Medialnych, który finansuje wysokiej jakości twórczość właśnie w obszarze mediów rosyjskojęzycznych na Ukrainie, na Białorusi. Fundusz ten, krótko mówiąc, finansuje treści, które nie dotyczą bezpośrednio informacji, ale służą przekonaniu publiczności, że to medium, które dzisiaj oglądają, dostarcza im również wartościowych audycji o charakterze niepublicystycznym, czyli na przykład filmy historyczne, również programy rozrywkowe, na przykład właśnie finansowany przez nas program, jeśli chodzi o ukraińską telewizję, gdzie rozmawia się o kuchni i o polityce, czyli kuchnia naszych sąsiadów w jednym programie. To są oczywiście takie formuły bardzo zgrabne, które możemy sobie wyobrazić, jak to oddziałuje, kiedy mówimy o czymś bardzo poważnym, w dosyć lekkiej formie właśnie, krótko mówiąc, gotując wspólnie potrawy. Jak rozumiem, to jest próba właśnie wyparcia tych rosyjskojęzycznych programów, które właśnie nie skupiają się tylko na informacji. To są takie programy społeczne, rozrywkowe, gdzie tam jest przemycana ta rosyjska propaganda, bo próba taka informacyjna to właściwie jakby jest oczywista. To jest wszędzie kłamstwo, wszędzie propaganda. Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji opublikował 2,5 roku temu, gdzie wyraźnie pokazaliśmy mechanizm zawłaszczania tej przestrzeni medialnej przez media sterowane z Kremla, które proponują niezwykle atrakcyjną treść rozrywkową, jakieś łapiące za serce audycje wspomnieniowe, a zaraz potem ładują bardzo toksyczną porcję informacji, czy tak zwanej eksperckiej dyskusji na temat tego, co się wydarzyło na Krymie, co się wydarza na Ukrainie, czy co w ogóle dzieje się w Europie. Raz, dwa, trzy, rzeczywiście odzyskiwanie cała noga dla niezależnych mediów, dla mediów, których cechuje rzetelność informacyjna, musi również odbywać się poprzez pozyskanie serc tych słuchaczy i widzów, czyli również zaproponowanie im audycji o charakterze rozrywkowym, publicystycznym, które są o porównywalnej jakości, ale równie ambitne pod względem poruszania tematów, czyli dotykają spraw dla tych ludzi ważnych. I to jest bardzo istotne, by te niezależne media, które z reguły dysponują mniejszymi budżetami niż kremlowskie media dofinansowane wielomilionowymi subsydiami, żeby one miały w ogóle szansę konkurować na tym rynku informacyjnym z tymi właśnie mediami kremlowskimi. Taka jest sytuacja w państwach poza wspólnotą, czyli ta walka jest o wiele lepsza aniżeli w samych krajach. A o zagrożeniu rosyjską propagandą mówiła dzisiaj z Brukseli Beata Płomecka. Dziękuję ci bardzo, Beata. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem masło ekstra mazurski smak ma kosztować 4,49 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości 10,99 kg z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 29 stycznia. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Ja to połowę. Super, Barbara. Super, bo w Media Expert za nowy sprzęt płacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Panie doktorze, bolą mnie plecy. A gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajotprodukty.pl. Przed wyborem polecz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od ajotprodukty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Po reklamie.
Polskie Radio 24, minęła 9.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W kancelarii premiera w Warszawie trwa spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. W rozmowach będzie uczestniczył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wczoraj wieczorem z Rexem Tillersonem spotkał się natomiast prezydent Andrzej Duda. Po dzisiejszych rozmowach szef amerykańskiej dyplomacji złoży kwiaty przed pomnikiem bohaterów getta w stolicy. Na zakończenie wizyty będzie również rozmawiał z szefem partii rządzącej, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Akcja ratunkowa na Nanga Parbat rozpoczęta. Ze Skardu w Pakistanie wyleciały dwa helikoptery, które mają podjąć wspinacze znajdujących się w bazie pod K2, by ci mogli wyruszyć na pomoc dwójce himalaistów, którzy nie mogą samodzielnie zejść. O wylocie maszyny poinformował rzecznik prasowy zimowej narodowej wyprawy na K2 Michał Leksiński. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Ulga na start, działalność nierejestrowa, rzecznik małych i średnich firm czy punkt informacyjny dla przedsiębiorców to główne założenia przyjętej przez Sejm Konstytucji dla Biznesu. To 5 ustaw, które uregulują prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Wśród głównych korzyści są pewność prawa czy katalog praw przedsiębiorcy, ale nie tylko, wylicza wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Ulga na start dla początkujących przedsiębiorców, działalność nierejestrową, powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Niektóre propozycje resortu krytykowała Maria Janyska z PO. Wasze regulacje są niejasne, są ograniczające i nieprzewidywalne. Jeżeli prace nad przepisami pójdą zgodnie z planem rządu, część z nich wejdzie w życie 1 marca. Sejm, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Nowe kontrowersyjne przepisy w USA. Amerykańscy agenci imigracyjni mogą śledzić samochody. Urząd Imigracyjny podpisał umowę z firmą, która dostarcza dane z systemu rejestracji pojazdów. Dzięki podjętej współpracy agenci imigracyjni mogą już w czasie rzeczywistym sprawdzać, czy dany pojazd został zarejestrowany przez którąś z sieci kamer na drogach w całych Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak inne urzędy, które korzystają z rejestratorów tablic, dane są wykorzystywane tylko na potrzeby prowadzonych śledztw, mówi rzecznik Urzędu Imigracyjnego Danny Bennett. Zapewnia, że agencja nie będzie ich gromadzić ani przekazywać innym instytucjom. Przeciw nowym uprawnieniom protestowały organizacje broniące praw człowieka. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 9.34, a teraz czas na Agnieszkę Drążkiewicz i jej gościa. Kafe Armia. A ze mną dzisiaj w Kafe Armii gość aż ze Szczecina, ale tak się składa, że czasami goście też przyjeżdżają do Warszawy, Tomasz Klot ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Witam panie Tomaszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Całkiem niedawno, bo pod koniec ubiegłego roku widzieliśmy się na takiej skromnej, co prawda, uroczystości, ale bardzo ważnej dla stowarzyszenia. Dostaliście od Polski... Stowarzyszenie, proszę państwa, stowarzyszeniem Radio Maria, niech tu nie pije. Pieniędzy. To jest takie wsparcie na razie jednorazowe, ale prezes tej fundacji zapowiadała, że będą się starali was wspomagać częściej i nie tylko finansowo, ale też na wszystkich innych płaszczyznach. Co oznaczają dla was, dla waszego stowarzyszenia, dla działalności stowarzyszenia takie pieniądze? Przede wszystkim możliwość zaplanowania przedsięwzięć na rok 2018 i tutaj sprawy, które zazwyczaj realizowaliśmy około maja, czerwca, zaczynamy realizować już teraz, czyli organizujemy nabór chętnych na właśnie turnusy rehabilitacyjne. Bukujemy już miejsca na te turnusy, sprawdzamy bazę, na której będzie można je przeprowadzić i to jest taki priorytet, ale który z dużym wyprzedzeniem daje możliwość zarówno nam zaplanowania tego przedsięwzięcia, jak i tym uczestnikom również rozplanowania swojego roku i szczególnie tego okresu wakacyjnego, bo nie ukrywajmy, że tutaj w grę wchodzą też osoby, które posiadają dzieci i w innych okresach jest bardzo trudno zrealizować tego typu przedsięwzięcia, ponieważ no, trzeba się tymi dziećmi opiekować, trzeba je prowadzać do szkoły, do przedszkola. To jest taki okres, gdzie możemy połączyć kilka aspektów naraz. Czyli taki luz finansowy trochę. Rzeczywiście jest to luz finansowy, niemniej jednak
nie zasypujemy gruszek w popiele. Potrzeby są bardzo duże i dotychczas były bardzo ograniczone nasze możliwości, ale teraz zamierzamy jak gdyby dla większej ilości ludzi to przedsięwzięcie zrealizować. Po prostu koszt jednego turnusu to jest rząd wielkości 1800 zł dla osoby, więc jak łatwo sobie tutaj wyobrazić, no dzięki tym pieniądzom będzie mogło sporo tych osób skorzystać. Również już jesteśmy na etapie, bo tutaj jednym z celów tej darowizny był zakup specjalnego fotela masującego dla jednego z najciężej rannych weteranów. I już jesteśmy na etapie ostatecznej wybierania oferty, która ostatecznego wybrania oferty, które do nas spłynęły od firm, które sprzedają tego typu sprzęt. Mamy nadzieję, że już w lutym nasz tutaj członek stowarzyszenia otrzyma ten fotel. Mamy zamiar się tam wybrać razem z panią prezes Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która, jak tutaj pani powiedziała, zapowiadała szerszą współpracę i na taką współpracę mamy nadzieję, bo nasze potrzeby są bardzo różnorodne, tak? My czasami potrzebujemy również tego, co u nas jeszcze dzisiaj bardzo mało funkcjonuje, chociażby tego wolontariatu. Nawet wśród pracowników tego typu korporacji tutaj zbrojeniowych chcemy ten program jak gdyby wdrażać. My nie jesteśmy ludźmi od wszystkiego, nie znamy się tak za dobrze na informatyce, nie znamy się na czasami nawet na PR-ze. Potrzebujemy ludzi, którzy zechcą w ramach tego wolontariatu, w ramach swojej dobrej woli i chęci wspomóc nas swoimi umiejętnościami i to jest bardzo istotny element również tej współpracy. Którzy was też, tak sobie myślę, wesprą, żeby o was było głośno, bo też to jest tak, że na całym świecie stowarzyszenia, które są znane, chociażby w mediach, mają trochę lepiej, dlatego że jak jest o nich głośno i też inni ludzie wiedzą o takiej działalności, no to chętnie się przyłączają do pomocy. To prawda, my staramy się być widoczni, na ile jest to możliwe oczywiście. W mediach informujemy, realizujemy przedsięwzięcia również charytatywne, które staramy się obejmować patronatem. Lada dzień odbędzie się rokroczny karnawałowy bal charytatywny w Szczecinie, na który przygotowujemy się od kilku miesięcy, tak? Jest to kolejny zastrzyk, który wpłynie, mam nadzieję, do naszej kasy dzięki życzliwości ludzi, którzy poprzez zabawę, którzy poprzez obecność z nami będą mogli wspomóc właśnie środowisko weteranów i zrealizować dzięki temu będziemy mogli kolejne cele, które stawia sobie za zadanie właśnie stowarzyszenie. Pan wspominał o tym fotelu takim bardzo specjalistycznym, to jest drogie na pewno urządzenie i ono będzie dla weterana najciężej poszkodowanego. Powiedzmy kilka słów o tej osobie. Nasz członek stowarzyszenia i weteran Marcin Chłopeniuk został bardzo ciężko ranny w głowę w Afganistanie, przez co ma paraliż części ciała, przykurcze, które są jak gdyby ciągłą udręką jego życia i on do tej pory skorzystał zarówno z jakichś ręcznych masaży i tak dalej, niemniej jednak mieszkając w małej miejscowości dostęp do tego typu usług jest dosyć ograniczony. On wypróbował gdzieś tam w jakichś okolicznościach ten sprzęt i mówi, że bardzo chciałby taki sprzęt posiadać i my, no mimo, że to jest koszt rzędu około 20 tysięcy złotych, może nawet częściowo jest ponad, to zdecydowaliśmy się właśnie poprosić o wsparcie Polską Grupę Zbrojeniową i dzięki temu uda się jego wyposażyć w tego typu sprzęt, który w ramach jego potrzeb będzie mógł go masować w te miejsca, bo to jest włącznie z ręką, z nogą, także całe ciało będzie mogło być w jakiś sposób tam pobudzane, stymulowane do tego, aby nie odczuwało tego typu przykurczów. Czy wy się panem Marcinem opiekujecie na co dzień? My opiekujemy się wszystkimi weteranami, no to jest, tak jak powiedziałem, no jeden z najciężej rannych weteranów. My go staramy się mobilizować do aktywnego udziału w naszych przedsięwzięciach,
w tych, których może brać udział. On wymaga jak gdyby takiego asystowania, opieki najbliższego, czy to członka rodziny, czy naprawdę opiekuna. I w tym zakresie staramy się zapewnić takie możliwości, aby na naszych przedsięwzięciach był z taką osobą. Zazwyczaj jest to ktoś z rodziny, przeważnie jest to jego ojciec. Mamy też świadomość tego, że rodzic, który powiedzmy jest już troszkę starszą osobą, ma mniej tych sił, więc staramy się w różny sposób zabezpieczyć to, aby ta pomoc była jak najlepsza. Tam